Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Taki szybki komentarz do tego, co się pojawiło wczoraj i na pewno wielu nas zostało zaskoczonych. Otóż PKN Orlen oczywiście dwa dni temu na walnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy poinformował o tym, czy tam walne zgromadzenie zdecydowało, że połączenie z PGNiG będzie miało miejsce. No i to było raczej powszechnie spodziewane, no bo jednak kontrola jest tutaj w rękach Skarbu Państwa, taka rzeczywista. Natomiast to, co nas zaskoczyło, to wczoraj Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli PZU, poinformowało o tym, że przejmie od Skarbu Państwa 14 ponad 14 milionów akcji, co stanowi nieco ponad 2% kapitału w PKN-Orlenie aktualnym. Jednocześnie powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, czyli PKO BP, poinformowało o podobnej analogicznej transakcji, gdzie również analogiczną liczbę akcji, chociaż troszeczkę chyba mniejszą, jak tak patrzę, nie, taką samą, przejęło od Skarbu Państwa. Oczywiście po cenie zamknięcia z dnia wczorajszego, więc jest to, czy przedwczorajszego, bo to jest zawsze tam informacja opóźniona. Niemniej jest to informacja co do zasady. E Mówiące o tym, że pieniądze z PZU oraz PKOBP w kwocie ponad 700 milionów złotych przetransferowane zostaną do Skarbu Państwa. Inaczej mówiąc, te spółki będą takie obciążenia realnie swoich budżetów miały. A prawdopodobnie celem, bo oczywiście nikt nie powiedział nam, jaki jest cel tychże transakcji. Prawdopodobnie celem jest to, aby uniknąć wezwania na wszystkie akcje PKN Orlenu po tym, jak PKN Orlen przejmie PGNik. Ponieważ po przejęciu PGNigu PKN Orlen będzie czy skarpaństwa w PKN Orlenie będzie miał byłby Akcjonariuszem posiadającym ponad 50% udziałów. Tym samym po zmianach, które weszły w połowie tego roku, które zmieniły dotychczasowe progi wezwań z 33 i 66% na próg 50%, no oznaczałoby to, że, PK, że Skarb Państwa musiałby wezwać dotychczasowych akcjonariuszy PKN Orlenu do zapisywania się na akcję. Oczywiście nie oznaczałoby automatycznie, że musiałby przejąć tą spółkę, bo to akcjonariusze nie muszą wcale odpowiedzieć. Ale być może by odpowiedzieli, no i tym samym skarb państwa musiałby te akcje kupić. Tutaj zejście czy sprzedaż tych udziałów do PKOBP oraz PZU, tak samo jak czytamy na pulsie biznesu, sugeruje, że właśnie nie będzie to konieczne, dlatego że Skarpaństwa ma obecnie w wodlenie udziały na poziomie 35,66, a po fuzji z pgnig iem by miał 52,34, sprzedaż akcji na rzecz PKOBP i PZU pozwoli zejść tuż poniżej 50%. Tak zwana kreatywna księgowość, która jest bardzo mocno tępiona przez skarb państwa, przez państwo, jest jednocześnie bardzo mocno uprawiana przez tenże sam podmiot. A więc miejcie na uwadze, inwestując w spółki Skarbu Państwa, a teraz wam życzę wszystkiego dobrego i pamiętajcie, że jak zawsze w niedzielę o 21.45 na moim kanale YouTube znajdziecie najbliższe spotkanie. Oczywiście ona zostanie zaplanowana już niedługo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!